Dzisiaj jest wielki dzień, bo dron, którego zapowiadam od 2 albo 3 miesięcy, w końcu doczeka się recenzji. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę Easin Novis, czyli już taki, powiedzmy, racer z prawdziwego zdarzenia, bo mamy tutaj taki pełny tryb akrobatyczny, a więc pełną kontrolę nad quadem. I teraz, jeśli do tej pory latałeś tylko takimi dronami standardowymi z GPS-em albo bez, na przykład taki jak DJI Telo albo DJI Mavic Air, no to polecam Ci zobaczyć ten filmik, gdzie dokładnie tłumaczę, na czym polega taki tryb bardziej akrobatyczny, taki właśnie jak znajdziemy w tym dronie. Zacznijmy więc od początku i sprawdźmy, co mamy w zestawie. Całość przychodzi do nas w takim opakowaniu, gdzie zmieścimy cały nasz zestaw. Jest to taki gotowiec, mamy drona, 2 baterie, gogle FPV, aparaturkę, zapasowe śmigła i tak dalej. Case tam to ładnie wszystko pomieści, co więcej, jeśli macie więcej baterii, to są tu nawet przygotowane takie wycięcia, aby łatwo było je nosić ze sobą. I tu od razu powiem, jeśli planujesz zakup podobnego drona, albo tego, to pamiętajcie, aby uwzględnić sobie w budżecie baterię, bo czas lotu jest bardzo krótki, a trzeba dużo ćwiczyć, żeby takim dronem latać, więc jeśli nie chcecie biegać cały czas do domu, no to pamiętajcie, żeby kupić sobie ich więcej. Aparatura całkiem nieźle leży w dłoniach, mamy sporo przycisków do wybierania kanałów, trybów lotu, zasilamy ją 4 bateriami AAA, pod którymi znajdziemy port USB do podłączenia do komputera lub jako port do właśnie zasilania. Gogle mają wbudowaną baterię, ale jeśli lubisz latać dłużej, to sugeruję wzięcie powerbanka. Na wierzchu znajdziemy gwinty na 2 anteny, nie są od siebie niezależne, ale to rozwiązanie pozwoli nam zastosować 2 rodzaje anten, na przykład grzybkową i kierunkową, jeśli ktoś zdecyduje się na tuning zestawu. Obok tego przyciski wyboru kanałów, częstotliwości, automatycznego skanowania i oczywiście włącznik. Same gogle są średnio wygodne, jeśli mam być szczery. Ta poduszka tutaj, ona tak jest, ale niewiele daje, bo te krawędzie zaraz nam się wbijają w skórę. No i rozdzielczość, no producent tutaj podaje dużo wyższą, ale ja szczerze mówiąc policzyłbym te wszystkie piksele gołym okiem, więc no jeśli o to chodzi, to gogle są takie średnie. Okej, najważniejsze, dron. Bezszczotkowe silniki osadzone na ramię Mobula 7 dają sporo mocy, jeśli włożymy 2 baterie naraz, ale jeśli ktoś jest początkujący, to taki zapas mocy może okazać się zbyt duży. Dla mnie na przykład był, dlatego ja polecam latać na początek na 1 baterii. Moc jest przez to ograniczona, ale właśnie na pierwsze loty jest to w sam raz. Problemem są tutaj te piny do baterii. Ja nie chcę się wdawać za bardzo w takie szczegóły, zakładam, że skoro to oglądasz, to jesteś raczej początkujący. Ale tak w skrócie, przez te piny baterie dość szybko się zużywają i puchną, więc jeśli planujesz dużo latać, to będziesz je wymieniał dość często. Ale testowałem ostatnio drona IMAX i tam były takie baterie, to jest 450 mAh, czyli większa pojemność od tych zestawowych. I tutaj takiego puchnięcia nie zauważyłem, mimo że odbyłem podobną ilość lotów. W tych, jak widzicie, no nie wiem, czy to będzie widać, ale one są już takie dość spuchnięte, no i ta wydajność będzie niestety spadać. Więc jeśli planujecie zakup większej ilości baterii, to polecam tego typu. Patrzcie właśnie, żeby pojemność była większa. Przejdźmy więc do samego lotu. Po pierwsze, nic nie przekładałem w ustawieniach sterowania, latałem tak, jak wyciąga się go z pudełka. Po drugie, ja nie jestem jakiś bardzo doświadczony w racerach. Latanie jest bardzo trudne, to są moje w zasadzie pierwsze loty, nie licząc tych na symulatorze, więc jeszcze to wszystko kaleczę, bo tak, żeby faktycznie opanować to do perfekcji, no to potrzeba nie tygodni, nie miesięcy, a nawet lat takiej eksploatacji takich dronów, więc ja się jeszcze uczę, bierzcie to pod uwagę. Na 2 bateriach lot był bardzo dynamiczny, mamy bardzo duży zapas mocy do podnoszenia się, obracania i tak dalej, ale przy tej aparaturze no niestety był średnio precyzyjny. Do tego dochodzą te ustawienia takie z fabryki drona, możecie sobie go podpiąć pod komputer i te wszystkie parametry tam zmieniać i dobrać sobie tak, żeby latać sobie idealnie, ale tak jak mówię, prosto z pudełka to wszystko jest takie średnie. Z drugiej strony na 1 baterii lot był dużo lepszy. Mamy tutaj dużo mniej mocy, przez co dla początkującego łatwiej opanować taką maszynę. Dlatego jeśli miałbym coś polecać, jeśli macie aparaturę zestawową, nie macie jakiejś tam swojej, którą chcecie podpiąć i właśnie zaczynacie, to na początek latajcie na tej 1 baterii. Jeśli macie możliwość, to właśnie na takiej, jaką pokazałem wcześniej, taką jak od IMAXa. Być może zauważyliście, że latam głównie w Air Mode. W tym trybie śmigła kręcą się cały czas, nawet jeśli lewy drążek damy na 0.
Pozwala to utrzymać równowagę, gdy na przykład robimy salto albo próbujemy nurkować. Dla porównania w trybie akro, gdy damy drążek na zero, to dron nieco traci stabilność, co na początku może być denerwujące. Kamera na pokładzie to Runcam Nano 2, która nawet daje radę. Na tych zestawowych goglach wygląda to średnio, ale na przykład wziąłem te gogle od IMAX-a i było całkiem nieźle. Zasięg i czas lotu. Tu wszystko zależy od anten, jakie zamontujecie i baterii, jakich używacie. Na zestawowych możecie spodziewać się około 2 minut latania, a odlatywałem na maksymalnie 50 do 100 metrów, bo bałem się, że w razie upadku po prostu tego drona nie znajdę. Mamy tu na szczęście możliwość obrócenia się bez ściągania gogli oraz sygnał dźwiękowy, ale wolałem nie ryzykować. W tych odległościach nie miałem problemu ani ze sterowaniem, ani z podglądem, oprócz okazjonalnych drobnych zakłóceń. I szczerze mówiąc, jeśli jesteście początkującymi, to i tak raczej nie oddalacie się dalej. Tutaj największą frajdę bierze się właśnie z tej pełnej kontroli, jakieś tam omijania przeszkód, a to wszystko możecie mieć wokół siebie. Tak jak dronami DJI czy innymi, gdzie macie tego GPS-a, wiadomo, że kusi polecieć trochę dalej, bo lot jest tak prosty i no, mimo wszystko nudny w porównaniu do tego, że no, zwyczajnie szukacie wrażeń gdzie indziej, polecieć sobie właśnie dalej. Tutaj wrażenia są takie z samego lotu, że naprawdę ten zasięg Wam na początek wystarczy. Gdybym miał to jakoś podsumować, zestaw jest daleki od ideału. Kiepskie gogle, kiepska aparatura, kiepska płyta główna i tak dalej. Za 500 zł, jeśli nie chcesz bawić się w dobieranie wszystkiego, tylko szukasz gotowego rozwiązania, no to można się zastanowić. Idealnie byłoby mieć swoją aparaturę i gogle i podpiąć ją tylko do drona, no ale niestety Airshin nie sprzedaje tego drona osobno. Tak jak mówię, jeśli nie chcesz bawić się w jakieś składanie, szukanie, tylko po prostu szukasz takiego szybkiego gotowca, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda, no to w tej cenie jeszcze nie jest to takie złe. Natomiast być może Wy znacie jakieś lepsze zestawy, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, napiszcie również, co myślicie o tym dronie. No a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!